i wreszcie opuszczamy St. Thomas i moment, na który wszyscy czekaliśmy. Rozkładamy skrzydła. Hell yeah! No recollection of what I've done. Just float along. Just like the time says it's never ceasing. I'm on a boat and it's never reaching. Floating down your stream. So yeah, we'll get up. I still can we'll hear get up your scream. And then we'll walk it down. I'm floating. Yeah, go out. That's enough. Or more. I went to my back and my sails gone slack. I think you know what I mean. There's another man holding here. That's the one. Oh, come on, yeah. Yeah, you're loose now. Yeah. We'll just pull out a little bit too. Jesteśmy w drodze do Isla de Culebra i myślę, że jest to świetny moment, aby zdradzić cały plan podróży. Na wyspie zatrzymujemy się tylko na jedną noc, a szkoda, ponieważ jest to wyjątkowo ciekawe i piękne miejsce. Stamtąd kierujemy się do San Juan w Puerto Rico. 50 mil morskich. Planujemy zatrzymać się tam na dwie noce. Musimy uzupełnić wodę i paliwo oraz zahaczyć o bar czy dwa, aby lepiej poczuć klimat tego historycznego miasta. Następny pasaż wyglądać może poważniej. Dwie doby na otwartym oceanie, pokonując obwiany złą sławą kanał de la Mona, dzielący Dominikanę i Puerto Rico. Kierujemy się do miasta Luperon na północnym brzegu wyspy. Ostatni odcinek będzie jeszcze bardziej wymagający, bo przynajmniej 6 dni non-stop wzdłuż wybrzeża Kuby do samego Miami na Florydzie. A tymczasem... Nasza pierwsza zdobycz. Ryba żagiel. Pomimo świetnego smaku, ze względu na ich piękno i wyjątkowo akrobatyczną walkę, są one traktowane bardziej jako wędkarstwo sportowe. I aby utrzymać populację tych pięknych stworzeń, po złowieniu wypuszczane są z powrotem do oceanu. Ta reguła nie tyczy się makreli królewskich. Thank you, sir. Alkohol powoduje natychmiastową śmierć ryby, jak tylko dotknie skrzel. You gave him a lot, though. Jest to bardzo humanitarny sposób na kończenie ich życia. Yeah, he's out. Okay. Po 10 godzinach żeglugi dotarliśmy do wcześniej już wspomnianej wyspy Isla de Culebra. Wybraliśmy świetnie ochroniętą zatoczkę wzdłuż zachodniego wybrzeża. Looks like it. Ale fajna woda, co?
głęboko w chuj. How much chain you gonna drop? Here we go. Cheers, you made it, first trip. Hey Peter, what's going on? What do we got going on? Preparing the dinner for our crew. Yes. All right. Fish is getting ready. Okay. Kingfish, fresh catch. Nice. What'd you put on it? Love. I just put love on everything. That looks absolutely amazing. Looking good. The tricks, man. That's the man who caught the fish. Stop playing with your wiener, Joe. Welcome to Culebra. Snake Island. Good thing I didn't go hiking. That probably would have been fucked. Hiking? Yeah, it's Snake Island. Yeah. I'm sure they didn't call it that because there's no snakes. I haven't seen one snake in this place. I hear they call it a snake island because it looks like a snake. So, I don't know. I'm sure they have snakes. Maybe not.
I think I'm gonna hike up to that villa. Joe, you're not gonna hike up anywhere. You're gonna fucking drink till you fall asleep and wake up to keep on going. Alright, peace out.